Gdzie Gonzales? Już po nim. Foster też nie żyje. Poważnie? O cholera! Niech to szlak! A ty wracasz cały i zdrów. Czyż to nie wspaniałe? Najpierw zostawiłeś mojego brata, a teraz mojego najlepszego kumpla. Powinienem zrobić to od razu, kiedy cię zobaczyłem. Hej! Obaj wiemy, że nie dał za wygraną podczas tej misji, Slade. Może mu coś obetniesz? Wolę go po prostu pociąć. Wyciągaj nóż, zobaczymy, co potrafisz. Tym właśnie szczyci się wilcze stado, co, Turok? Nożownictwem. Tak. Zgadza się. Dość tego, Slade. Puszczaj! Nie boję się go! Nie boję się ciebie! Jeszcze nie skończyliśmy, Turok! Dzięki za wsparcie. Gol dostał! Medyk! Uwaga! Wszyscy na pozycje obronne! Wygłosić go! Uważaj, kolejni żołnierze! Brać amunicję! To jeszcze nie koniec! Zbliża się śmigłowiec. Mają pieprzony karabin maszynowy! Pomóż mi tutaj, Turok! Najemnicy się przebili! Za mną! Znajdź osłonę. Idą następne. Nie widzę go! Hej, na co czekamy? Rozwalić się! Nie wiem, czy dam radę stoczyć następną taką bitwę.
tutaj! Jasne, cholera! Czemu my nie mamy takiego? Patrz, ale ten pytel wielki! Skurwiela, trzeba większej siłownia. Potrzebujemy wyrzutni. Strzelaj do pajęczaka. Strzelaj do pajęczaka. Pajęczaka! Turok, załatw go! Trzech zabitych, w tym Louis i Cole. Do tego radio jest całkowicie załatwione. Cudownie, stary. Po prostu cudownie. Zbiórka, musimy przedyskutować kilka spraw. Teraz ja dowodzę. Jak sobie to wykombinowałeś? Nie ma już oficerów, durniu. Cole, Henderson, Louis, wszyscy nie żyją. A ty z całą pewnością nie przewyższasz mnie rangą. Nie, ale ja tak. Jaja sobie robisz? Chcesz to powtórzyć, kapralu? Tak myślałem. Dobra, posłuchajcie. Znają naszą pozycję, więc jeśli tu zostaniemy, to już po nas. Musimy ruszać i znaleźć sposób na opuszczenie tej planety. Chryste, dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Dlaczego tutaj stoimy? Zapolujmy na tych bydlaków. Jericho, czekaj! Oni zabili naszych! Ściemnia się. Zaczekajmy do świtu, dobra? Idziemy teraz. No dobra, niech będzie. Zaczekamy do rana. Siedzimy po uszy w gównie. Spokojnie, Shepard. Slade, mam dla ciebie robotę. Zabierz tu Roka i sprawdźcie, co tak hałasuje. Nie pierdol, Logan. Właśnie zgłosiłeś się do pomocy, Carter. Ktoś jeszcze idzie? W porządku, ruszamy. Szukamy drogi ucieczki z tej przeklętej skały.